Cześć, Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Od dziś do końca roku ceny gazu dostarczanego przez polskie górnictwo naftowe i gazownictwo będą wyższe realnie o 3,6%. To efekt nowej taryfy przyjętej w ubiegłym roku przez Urząd Regulacji Energetyki. Osoby ogrzewające swe domy gazem realnie zapłacą kilkanaście złotych więcej miesięcznie. Gaz ziemny jest coraz bardziej popularnym źródłem energii w gospodarstwach domowych. Wiele osób posiada w domach kuchenki gazowe, na których przygotowywane są posiłki. Pan Adam Maj z Wrocławia ogrzewa także dom i wodę użytkową piecem gazowym. Mogę w pełni ogrzewać gazem cały dom. Ma dwubiegowość, czyli mogę jednocześnie mieć to, aby mieć ciepłą wodę. Od dzisiaj ceny gazu dostarczanego przez spółkę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wzrosną, mówi wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. Spółka złożyła wniosek o podwyżkę taryfy do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. To jest spowodowane tym, że ceny gazu związane są z cenami ropy, które w ostatnim czasie wzrosły. No i to automatycznie przekłada się na wzrost cen gazu. Wzrosty cen ropy wywołane są między innymi kryzysem w Wenezueli skutkującym spadkiem wydobycia ropy, a także zakłóceniami w eksporcie tego surowca z Libii, napięciami na Bliskim Wschodzie oraz groźbą nałożenia sankcji na Iran. Rzeczywista podwyżka cen gazu wyniesie 3,6%, pomimo że Urząd Regulacji Energetyki zgodził się na podwyżkę o 5,9%. Wynika to z faktu, że nie uległa zmianie opłata abonamentowa oraz opłata dystrybucyjna za transport gazu dla odbiorców indywidualnych, a ta w marcu ubiegłego roku została obniżona o prawie 7,5%. Jak dodaje wiceminister, mieszkaniec gospodarstwa domowego nie odczuje podwyżki we własnej kieszeni. Te kilka procent to jest niewielka część rachunku, bowiem koszt paliwa to jest tylko mniej więcej połowa rachunku odbiorcy, a zatem z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego to pozostanie niezauważone. I rzeczywiście osoby, które używają gazu do gotowania posiłków, otrzymają rachunki wyższe o około 60 groszy na miesiąc. Za podgrzewanie gazem wody zapłacą o około 3,5 zł więcej. Jednak ogrzewanie mieszkania lub domu to dodatkowe kilkanaście złotych miesięcznie. Jak zauważa ekonomista Mariusz Kękuś, wzrost cen gazu nastąpił po wcześniejszych obniżkach. W stosunku do na przykład roku 2015, czyli cofając się 3 lata wstecz, te ceny po uwzględnieniu tej podwyżki i tak będą niższe o 8%, ponieważ w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z kilkoma obniżkami cen gazu, więc nie będzie to aż tak dotkliwe. Szansą na samoistne kontrolowanie cen gazu jest dalsza dywersyfikacja źródeł, zauważa politolog dr Lech Jańczuk. Rząd inwestuje w ten terminal w Świnoujściu dla gazu skroplonego, no i oczywiście Baltic Pipe. Czyli dywersyfikacja źródeł dostaw gazu w długim okresie powinna spowodować, że Polska będzie miała silniejszą pozycję przetargową w negocjacjach z dostawcami ropy i gazu. Jednocześnie, jak zapewnia Ministerstwo Energii, w tym roku nie wzrosną ceny prądu elektrycznego dla gospodarstw domowych. 2 października przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold stanie były premier Donald Tusk. Pismo w tej sprawie skierował do komisji jego pełnomocnik Roman Giertych. Już 2 października najważniejsze przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Zeznania złoży były premier, obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Do komisji właśnie wpłynęło pismo jego pełnomocnika Romana Giertycha z prośbą, by przesłuchanie odbyło się początkiem października. To jeden z 3 możliwych terminów, które wcześniej zaproponowała Komisja Śledcza. Jak zapowiedziała jej przewodnicząca Małgorzata Wasserman, przychyli się ona do prośby Donalda Tuska. Były premier prawdopodobnie będzie ostatnim świadkiem, jakiego przesłucha komisja. Tak informowała wielokrotnie przewodnicząca Wasserman. Raport końcowy z prac komisji miałby być gotowy w listopadzie. Niewykluczone są jednak kolejne przesłuchania, jeśli zeznania Donalda Tuska rzucą nowe światło na przestępczą działalność Amber Gold. Obecność wojska na Westerplatte z racji charakteru i historii tego miejsca jest dla każdego oczywiste, oświadczył szef gabinetu prezydenta Polski Krzysztof Szczerski. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz chce zorganizować uroczystości 1 września, tak by pominąć Ministerstwo Obrony Narodowej. 1
Niezaproszenie wojska na Westerplatte to kompletna kompromitacja władz Gdańska, mówi Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, które w przeszłości walczyło o godne upamiętnienie bohaterów września 1939. Pan Adamowicz czuje się jak udzielny książę na Gdańsku, nie pytając radnych, nie pytając nikogo z tych, którzy współrządzą Gdańskiem, urządza szopkę wyborczą swoją, która jest po prostu jego kompromitacją. Ta sytuacja nie miała prawa się wydarzyć, mówi kandydat na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński. Są pewne granice sporu politycznego. W tym wypadku prezydent Adamowicz wyraźnie tą granicę przekracza. Traktuje nas jako zakładników swojej prywatnej wojny. Cel takich działań może być tylko jeden. Zaszczuć jednych na drugich, wykopać kolejne rowy i wprowadzić trwały podział w społeczeństwie. Szkoda, że to się dzieje właśnie w tle tak istotnej dla nas wszystkich rocznicy. Platforma Obywatelska, do której należał kiedyś prezydent Adamowicz, nie wyobraża sobie, by na Westerplatte nie było wojska. Równocześnie zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że wikła wojskowych w politykę. Od 3 lat ciągle słyszymy o kontrowersjach związanych z udziałem Wojska Polskiego w niezwykle ważnych dla Polski rocznicach i wydarzeniach. Tak być nie może. Po prostu, zresztą, proszę Państwa, ta formacja PiS to jest formacja zarządzania przez kryzys i konflikt. Wciągnęli w to wojsko. Wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zażądał od prezydenta Gdańska zmiany decyzji i umożliwienia wojsku udziału w uroczystościach na Westerplatte. Paweł Adamowicz oświadczył, że przedstawiciele służb mundurowych mogą czuć się zaproszeni, ale nie ma on zaufania do kierownictwa Ministerstwa Obrony. To jest próba dzielenia wojska, a szczególnie odłączenia generalicy od wojska. Jest to nie do pomyślenia i uważamy, że powinno się za to zabrać państwo i jednoznacznie określić na przyszłość, kto na Westerplatte będzie urządzał organizację tak ważnej rocznicy, jakim jest wybuch II wojny światowej. Obecność wojska z racji charakteru i historii Westerplatte jest dla każdego oczywista, oświadczył szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski. Przypomniał, że szereg obchodów o charakterze ogólnopolskim, a także międzynarodowym w przeszłości w dobrej wierze oddano samorządom. Dopóki nie było sytuacji, w której władze miast podjęły decyzję, że mogą wykorzystać tę okazję do prowadzenia własnej polityki, a już zwłaszcza kampanii wyborczych, wszystko szło dobrze. To się zaburzyło w momencie, kiedy włodarze poszczególnych miast zaczęli uważać, że jako gospodarze uroczystości, które mają charakter, powiedziałem, niepolityczny i powinny mieć charakter ponadlokalny i ponadpolityczny, ponadpartyjny, zaczęli wykorzystywać fakt, że są gospodarzami tych miejsc, do modyfikowania ich przebiegu. W uroczystościach na Westerplatte nie weźmie udziału prezydent Andrzej Duda. Dużo wcześniej prezydent zdecydował, że 1 września pojedzie do Tczewa, aby uczcić pamięć cywilnych ofiar pierwszych godzin wojny. Od września do gdańskich szkół wejdzie ideologia gender. To efekt przyjętego przez radnych miasta Gdańsk modelu na rzecz równego traktowania, który szeroko otwartymi drzwiami wpuszcza środowiska LGBT, między innymi do szkół. Projekt został przyjęty głosami radnych Platformy Obywatelskiej przy całkowitym sprzeciwie społecznym. Do tej pory uchwała nie została zablokowana. Przyjęty przez Radę Miasta Gdańska program pod nazwą Model na rzecz równego traktowania, który pod pozorem walki z dyskryminacją wprowadza szerokie przywileje dla środowisk LGBT, ma być realizowany od września. Możemy się spodziewać, że od września w gdańskich szkołach będzie się odbywała deprawacja dzieci, w dodatku deprawacja za publiczne pieniądze. I wielu rodziców może nie zdawać sobie sprawy na to, czego ich dzieci będą w szkole pseudo uczone. Program zostanie sfinansowany przez Gdańsk z puli 12 milionów złotych, które mają pokryć wydatki całej uchwały radnych. Tych pieniędzy nie otrzymają szkoły, które zgłosiły sprzeciw. Uchwała gdańskich radnych będzie mieć także wpływ na zmianę praw uczniów, rozszerzając pojęcie dyskryminacji. Wprowadza aż 180 rekomendacji dla 6 przesłanek dyskryminacyjnych, takich jak dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, ale przede wszystkim na tak zwaną orientację seksualną. Mówi się tam też, czytałem projekt uchwały, o pojawianiu się symboli religijnych w szkole poza klasą szkolną, czyli może to wskazywać na to, że uderzać to będzie na przykład w takie tradycje jak jasełka, w takie tradycje jak
opłatki szkolne. I to wszystko dziać się ma pod hasłem obrony przed dyskryminacją, mówi pedagog Andrzej Kołakowski. Nowy model ma też szeroko otworzyć seks edukację dla dzieci w wieku przedszkolnym, opartej na wytycznych WHO. Zachęca m.in. do instruowania maluchów w kwestii masturbacji. To może przynieść nieodwracalne skutki w psychice małoletnich, mówi Tomasz Pitucha, animator wspólnot rodzinnych. Zaburzają orientację seksualną, które rozbudzają popęd seksualny zbyt wcześnie, wtedy kiedy on jest właściwie uśpiony w dzieciach, mogą przynieść bardzo złe efekty w postaci właśnie zaburzeń tożsamości seksualnej, w postaci zachowań seksualnych w młodym już wieku, które nie są naturalne, nie są prawidłowe. Uchwalony dokument opiera się na postulatach Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym, jednego z podstawowych instrumentów prowadzenia ideologii gender. Ciekawe jest również to, że dokument wymienia wśród wykonawców czy realizatorów uchwały propagującej gender instytucje typowo państwowe, które z mocy konstytucji są organami niezależnymi, zwraca uwagę profesor Marek Szydełko. Wymienia się tam sąd rejonowy, wymienia się tam uczelnie publiczne, na przykład Uniwersytet Gdański, wymienia się tam samorządy zawodowe, na przykład samorządów zawodowych czy adwokackich. To są wszystko organizacje, które nie podlegają w żaden sposób władzom gminy, cieszą się konstytucyjną niezależnością, no i trudno ich zmuszać do realizacji tego rodzaju polityki. Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk nie widzi jednak żadnego zagrożenia. Nie ma tu zatem żadnego działania ideologicznego, jest po prostu praca na tych wszystkich dokumentach, które zostały już stworzone odgórnie. Jest to próba ich przełożenia, tak jak w każdym innym modelu. Wiceprezydent niczego jednak nie gwarantuje. Nie wiem, kto zostanie wyłoniony, tak? Będzie otwarty konkurs. Przyjęciu uchwały sprzeciwiali się mieszkańcy Gdańska, ale radni Platformy Obywatelskiej nie chcieli ich słuchać. Uchwały nie zablokował w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego wojewoda pomorski. Dziś wojewoda pomorski Dariusz Drelich mówi o zaskarżeniu uchwały do sądu administracyjnego. Skarga na tę uchwałę aktualnie jest konstruowana wraz z uzasadnieniem i zostanie w jak najszybszym czasie złożona do Rady Miasta Gdańska, która jest zobowiązana przekazać ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Niestety skierowanie uchwały do sądu nie wstrzymuje jej wejścia w życie. Wiążące w tej sprawie będzie dopiero postanowienie sądu, a na to będzie trzeba poczekać. Z pewnością nie uda się to przed rozpoczynającym się we wrześniu rokiem szkolnym. I to wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.